Myślę, że taka różnorodność jest warunkiem podstawowym tego, żeby osiągać lepsze wyniki. Teraz się coraz więcej na ten temat mówi na świecie. No, biznes się zwykle orientuje jednak na wyniki ekonomiczne. No i nieprzypadkowo to się stawia na różnorodność i nieprzypadkowo w coraz większej liczbie krajów są po pierwsze takie programy, które propagują różnorodność, wspierają różnorodność, stawiają na różnorodność. No i takie programy prostsze, które mówią o zróżnicowaniu pod względem płci, bo to jest najłatwiejsze jakby do wychwycenia ta różnica, no bo każdy gołym okiem widzi, że są kobiety i mężczyźni i że w pewnych gremiach decyzyjnych dotąd byli sami mężczyźni. I to jest jakby jeden nurt, to znaczy zróżnicowanie pod względem płci gremiów decyzyjnych. Natomiast na poziomie rozmaitych przedsiębiorstw, no bardzo wiele takich krajów, zwłaszcza przed kryzysem, miały specjalne programy takie, które na różnorodność stawiało. To było czasami z bardzo prostych powodów. No jeżeli nie było w Irlandii kierowców autobusów, prawda, i trzeba było zachęcać Polaków, ale także obywateli różnych krajów afrykańskich do tego, żeby przyjeżdżali i kierowali tymi autobusami, no to żeby oni mogli tam pracować w komfortowych warunkach, żeby mieli dobry kontakt i z pasażerami, z kolegami z pracy i tak dalej, musimy pewne programy wprowadzać. To jest prosta zasada. Inaczej po prostu nie będziemy w stanie zarządzać takim zróżnicowanymi zespołami, powodować, żeby ludzie tam mogli efektywnie pracować. Także to chodzi nie tylko o pochwałę różnorodności samej w sobie, ale o konieczność tworzenia takich programów, które pozwolą ludziom różnorodnym odnaleźć się w miejscach pracy. A różnorodność jest w tej chwili warunkiem koniecznym funkcjonowania bardzo wielu przedsiębiorstw. Także to się nie ma, właściwie tu nie ma pytania, czy różnorodność, ponieważ inaczej po prostu bardzo wiele przedsiębiorstw nie będzie mogło niedługo funkcjonować. O tym się mówi od dawna w takich sferach opieki, na przykład nad osobami starszymi, w sferze pielęgniarstwa. Tego jeszcze nie widać może w publicznej służbie zdrowia, no ale w takich prywatnych, rozmaitych sytuacjach wiemy, że ta różnorodność już jest i trzeba jej w jakiś sposób wychodzić naprzeciw.